Ale to już było. To tytuł pierwszej w nowym roku wystawy organizowanej przez Centrum Artystyczno-Kulturalny Zamek w Galerii Chorex. Wystawa ta to fotograficzne wspomnienia lat drugiej połowy XX wieku Stanisława Straszkiewicza. Prezentowane zdjęcia dotyczą ludzi, miejsc, wydarzeń z Krosna Odrzańskiego. To swoista fotokronika z lat 60. i 80. Na zdjęciach można zobaczyć krośnieńskie sklepy, egzaminy maturalne, szkolne studniówki, uroczystości związane z obchodami tysiąclecia Krosna Odrzańskiego w latach 60., grupy harcerskie, występy w krośnieńskim amfiteatrze, uroczystości patriotyczne czy imprezy w Domu Kultury. Dzięki tej wystawie każdy krośnianin będzie mógł wrócić do lat swojej młodości i powspominać to, co już było oraz to, co jest za nami. Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się 2 lutego o godzinie 16 w Galerii Chorex w Krośnie Odrzańskim.